słuchajcie, podobno prawdziwy mężczyzna nie płacze. A ja się poryczałem. Chcecie wiedzieć dlaczego? Spójrzcie, już wam wyjaśniam przyczynę. Wyszedłem zapolować na coś na obiad. I cóż się stało? Dochodzę do mojego pałacu. No jakaś horda wandali, żeby nie powiedzieć dzicz, zniszczyła mój cudowny pałac. Moją okolą bliską toaletkę. Nie będę miał teraz pupci gdzie wystawić. No nie wiem, co to za ludzie. Czyż nie mają serca? Co im przeszkadza mój skromny, leśny pałac? Co to za zazdrośnicy? Ojej! Ale ja się nie dam. Ja odbuduję ten pałac. Będzie jeszcze piękniejszy. I niech spróbują jeszcze raz go zniszczyć. To wtedy Maksio rozerwie na strzępy. O nie, nie. Co to za ludzie? Co za dzicz? A myślałem, że żyjemy w cywilizowanym kraju. Ale spójrzcie, żeby taką piękną, z trudem zbudowaną, ekologiczną toaletę zniszczyć. Zbezcześcić papier, który szlachetną pupcią sobie podpierdzierałem. A teraz gdzie? Po krzokach? No nie, ale ja się nie załamuję. Biorę się od głowy pałacu. Będę ciężko pracował, ale zbuduję jeszcze wspanialszy. No, to tylko tyle. Masakra. Ludzie, a mówiłem, nie róbcie drugiemu, co tobie niemiłe. Zastanówcie się nad tym, co robicie, albowiem karma wraca i kara was spotka. Nie mówię, że ja ją będę wymierzał, ale może Maksio, a może ktoś inny, a może życie. Także nie ważcie się podnosić rękę na odbudowę pałacu. Tylko będę musiał zmienić lokalizację, bo nieprzyjazne siły przysięgły się przeciwko poziomce. Ale poziomka nie da rady. Ma jeszcze swój niezawodny nóż komandosa, który odbuduje zniszczony pałac. Toaleta będzie jeszcze wspanialsza. Czuję, że będzie jeszcze wyposażona wnętrza. I porządne łóżeczko, i stoliczek, i będzie stoliczku na krysie. I będziemy coś gotować na rozmalizowej kuchni. Może to i dobrze, że ci wandale dokonali tego zniszczenia, albowiem da nam tą motywację do zbudowania nowej, bardziej ekologicznej kwatery. Słuchajcie, jeśli możecie wesprzeć podbudowę mojego pałacu, wejdźcie na Instagrama, YouTube'a, podajcie łapkę do góry, subskrybujcie, jeśli tylko masz wolny grosz, niech przyślę, a cegiełkę pamiątkową dostanie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy dystrybuować na najbardziej zasłużonych tych, którzy wspomogli odbudować pałacu, specjalną złotą edycję wypilnowanych cegiełek z dedykacją. Starajcie się, liczę na was, jak zwykle, niezawodny, kochający was, poziomka 13. Starajcie się, łapki w górę, numer konta znajdziecie tam, gdzie trzeba. No i starajcie się, im szybciej się postaracie, tym szybciej odbudujemy pałac i będą nowe filmiki, bo inaczej nie będzie nowego pałacu, nie będzie miejsca do kręcenia, a trzeba jeszcze kuchnię zmodernizować i przyjdzie tam żyć z Maksiem 3 dni o chlebie i wodzie. Czyli jeśli możecie, działajcie. Hej, ja.